Mam tyle zadań domowych do zrobienia. Chyba muszę wziąć mojego laptopa, żeby poszło szybciej. Ale gdzie on znowu jest? Kto znowu wziął mojego laptopa? No zgaduj, zgadula. Ciekawe. Mam 3 strzały. Na pewno Julian. Julian! Co? Jak? Ale że można przejść na tamtą planszę? O, ja nie wiedziałem, ale świetny ten Minecraft. Julian, oddawam jego laptopa. Kto ci pozwolił go wziąć? Przecież trzeba pytać najpierw. Oddawaj go, już! No jak? Przestań. Przecież... zresztą dlaczego mi go wyrwałaś z ręki? Oglądałam właśnie filmik. Przecież to jest mój laptop. Muszę zrobić zadania domowe. Oddawaj go! Nie wolno tak robić. Ja zresztą teraz z niego korzystałem, no. Julian, to jest mój laptop. Zostaw go. Nie, to jest mój laptop. A właściwie nie jest mój, ale teraz był mój. Nie, oddawaj go. Muszę zrobić zadania. Nie pozwoliłam ci go zabrać poza tym. Oddawaj. Ach, no i patrz, zepsułeś, Julian. To ty go zepsułaś. Przecież wyrywałaś mi go z rąk. To wszystko twoja wina. O nie. O nie, to była twoja wina. I teraz jak mama się dowie, to co? To twoja wina. Wszystko twoja. O, zepsuliście laptopa, mama będzie wkurzona, nie super drogi. O nie, Ema, co ty? Nie zepsuliśmy. Nie, nie, wydawało ci się. Hania, kurczę, co teraz robimy? Ema, nic nie wiedziałaś, prawda? Co? Jak to? Myślicie, że miałam klapki na oczach? Oczywiście, że wiedziałam, jak zepsuliście laptopa. Hania, co my teraz zrobimy? Ona wszystko wygada, mamy i będziemy mieli przeklapane do końca życia. Pewnie będziemy mieli szlaban. O nie, no nie wiem, co zrobimy. No wymyśl coś. Słuchaj, Ema. Co? Bo wiesz, skoro już to widziałaś, to jest coś takiego jak kodeks rodzeństwa. Słyszałaś o czymś takim? Co? Nie wiem, co to jest. Kodeks rodzeństwa? Że o co chodzi? Tak. No, Ema... Szybko pomóż mi, no bo jest to taki kodeks, że jeśli ktoś wygada, że coś zrobiło rodzeństwo, to zostaje zamieniony w fokę zostaje. Co? Jak to? I dlaczego miałoby się coś takiego stać? Jak powiem to dalej? No, dokładnie, zamienisz się w wielką, oślizgłą fokę i będzie ci bardzo sucho w swoim pokoju, bo powinnaś być w morzu. Pamiętaj, trzeba przestrzegać kodeksu rodzeństwa, właśnie. O nie, nie chcę być zamieniona w fokę, kodeks rodzeństwa, dobra, nic nie powiem, buzia na kutka. Uff, orety, ale to wymyśliliśmy. No, ekstra, mam nadzieję, że teraz nic nie powie, ale pozostał problem z laptopem, co z nim zrobimy? Jak go naprawimy teraz? O nie, i co teraz? Przecież widziałam, jak zepsuli laptop, ale nie chcę być foką. Jak będę zamieniona w fokę, to tutaj byłoby tak mało miejsca dla mnie i faktycznie byłoby mi sucho. I co ja bym tu robiła? O nie, nie mogę nic powiedzieć. Nie mogę. O rety, chociaż laptop jest taki drogi i mama chciałaby o tym wiedzieć. O nie, 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 buzia na kłódkę. Ej, Ema, co ty tutaj sobie mówisz? Buzia na kłódkę? Co to za tajemnica? A nie, nic, nic. Mam tutaj małe tajemnice z moją zebrą. Obiecałyśmy sobie, że nic nie powiemy. Okej. Okay. No dobrze, skoro tak mówisz. Ale jestem bardzo ciekawa, powiedz. Nie, 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 mamo, ja idę teraz spać. Jestem bardzo zmęczona. Wynocha z pokoju! Mała dzisiaj się bardzo dziwnie zachowuje. No ale trudno, skoro ma takie swoje tajemnice ze swoimi zabawkami, to cóż zrobić? Ej, o, cześć mamo! Co wy tutaj robicie? A nic, nic, bawimy się. Ja pomagam Julianowi. W czym mu pomagasz? W tej zabawie właśnie. W zabawie? Pomagasz bratu? To dziwne. Tak, my jesteśmy najlepszym rodzeństwem i zawsze sobie pomagamy, mamo. Co? O rety, matko, nic nie zauważyła. Całe szczęście. Uff, ale nam się upiekło. Ojejku. Ta dwójka bardzo dziwnie się zachowuje. Coś mają chyba za uszami. Muszę się dowiedzieć, co chodzi. O, nie mogę przecież tak tego ukrywać. Normalnie wszystko mówię mamie. O, nie, aż mnie pieką uszy. Ej, co tam pieką cię uszy? Powiedziałaś coś mamie? Ej, nie zapomniałaś chyba o kodeksie rodzeństwa, prawda? Nie, nie zapomniałam. Ojejku, ale strasznie bije mi serce. Przecież to jest takie stresujące. Nic nie powiedziałam, naprawdę. Obiecuję. No to mam nadzieję. Pamiętaj, kodeks rodzeństwa jest bardzo ważny. Dobra, Julia, musimy teraz coś wymyślić. Schować to. Właśnie, musimy go schować. I ja mam super kryjówki w tym domu. Zobaczysz, nikt nie znajdzie. O nie. Taki drogi laptop. I co teraz? Ja nie mogę tego zatrzymać do siebie. Ale muszę, obiecałam. Przecież kodeks rodzeństwa. Orety, stresujące. Ema, kochanie, chciałabyś posiedzieć z mamą i pooglądać telewizję? Nie, jestem bardzo zajęta, muszę napić się kakao. Idę właśnie do kuchni. Ej, naprawdę, ja coś nie mogę w to uwierzyć, żeby ona nie powiedziała niczego mamie, zawsze mówi.
O nie, mama przecież widzi, że mam to wymalowane na twarzy, że coś przed nią ukrywam. O rety, jakie to stresujące. Ema, kochanie, co ty masz tu za małe tajemnice? No powiedz, przecież widzę po tobie, że coś ukrywasz. No bo ta tajemnica, zebra mi powiedziała, że jest koniem w szlafroku, że jakby w przebraniu. I że jak go ściągnie, to jest po prostu koniem. To miała zostać nasza tajemnica, ale no widzisz. A, rozumiem, zebra w przebraniu, znaczy koń w przebraniu zebry, nic nie rozumiem. To ci tajemnica, rety. Mamo, czy wszystko w porządku? Czy Ema niczego tutaj przypadkiem nie wygadała? Wygadała? Co? Bardzo dziwnie się wszyscy zachowujecie. Ema opowiada mi tu o koniu w szlafroku. Och, nic nie wiem, o co chodzi. Może ma gorączkę? Ej, Julian, wszystko się udało, nic nie powiedziała. Ekstra, możemy na nią liczyć. Kodeks rodzeństwa. Ema, czy wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko w porządku, nic nie powiedziałam, obiecuję z ręką na sercu. Nic nie puściłam pary z ust. Ale, bardzo mnie to stresuje, może sami byście powiedzieli, przecież nie można tak długo ukrywać czegoś przed mamą. No, przecież nie chcesz zostać foką, prawda? Co to tutaj jest, dzieciaki? O, nie, mama chyba znalazła laptopa, jak ty go schowałeś? O Jezu, całe szczęście, ja nie miałam nic z tym wspólnego, zupełnie nie chciałam powiedzieć, ale nie chciałam zostać foką. No i macie ze mną na pieńku, kto to był i po co ktoś włożył laptopa do wanny? No dalej, przyznawać mi się, już, natychmiast. O nie, Julian, serio włożyłeś go do wanny, czyś to oszalał, co to za pomysł? No, kto by pomyślał, że ktoś będzie brał kąpiel, przecież to ostatnie miejsce, w które bym poszedł. Myślałam, że to najlepsze miejsce. Najgorsze, kto to był? Dzieciaki, Ema, cały czas zachowywałaś się bardzo tajemniczo, czy to ty? Nie, to nie ja, ja nie miałam z tym nic wspólnego, wiedziałam, ale nie mogłam ci powiedzieć, bo zamieniłabym się w fokę. Kodeks rodzeństwa mi tak by zrobił. Co? Słucham, fokę? O czym ty mówisz? Jaki kodeks? Co to za pomysły? Okej, mamo, to byliśmy my. Ema nie miała z tym nic wspólnego. Ema, możesz już się zrelaksować i iść. Nie brałaś w tym udziału. To my zepsuliśmy. Sorry. O, całe szczęście. Prawie narobiłam w majtki, gdzie jest moje kakao. Tylko ono mnie relaksuje. Nie chcę być foką. Aj, Ema, nie zamienisz się w fokę. Nie martw się. Wymyśliliśmy to, bo sami baliśmy się nakrycia na gorącym uczynku. Przykro nam, Emma, sorry. Powiedzieliście Emmie, że zamieni się w fokę, jak się wygada, że niby to zasady kodeksu rodzeństwa? Te wasze pomysły, jeszcze bardziej mnie wyprowadzacie z równowagi. No ale mamo, na pewno jest jakiś taki kodeks, no. Może nie zamieniłaby się w fokę, ale może w coś innego, co? Albo, no właśnie, a tak, na pewno, albo i nie.